W związku z pandemią koronawirusa wprowadzonych zostało wiele obostrzeń i zakazów. Zamknięto placówki oświatowe, ograniczono wyjścia z domu czy odwołano wiele wydarzeń. Dzięki wprowadzonym obostrzeniom gmina Pawłowice radzi sobie całkiem dobrze. Sytuacja w gminie Pawłowicach wygląda stosunkowo na tle Polski dobrze. Wygląda dobrze. Te formy zabezpieczenia mieszkańcy dostosowali się. W tej chwili na kwarantannie dosłownie parę osób zachorowań nie ma. Czas zagrożenia epidemicznego wymaga od wszystkich szczególnych zachowań, a przede wszystkim ograniczenia kontaktów społecznych. Każdy powinien się zachować tak, jakby był na kwarantannie. Wtedy nas ominie. Najprawdopodobniej przynajmniej tak liczymy. Wprowadzone restrykcje nie kolidują jednak z funkcjonalnością gminy. Online młodzież, dzieci się uczą, pracuje również urząd gminy w podobny sposób, że każdy e-pułapem może sprawę załatwić. Jest już bardzo, bardzo pilne. To pracownicy podchodzą, oczywiście maski, rękawiczki. Firma Autoland z Pawłowic, producent kosmetyków samochodowych, przekazała nieodpłatnie płyn odkażający. W przypadku gminy Pawłowice podarowała już ponad 1000 litrów tych płynów i to darmowo. My rozdysponowujemy tutaj na szkoły, na przedszkola, nasze funkcjonujące tutaj niepubliczne ośrodki zdrowia, ale również przekazujemy prawie 450 litrów tego płynu dla sanatorium w Goczałkowicach. Liczne środowiska na terenie gminy włączyły się do walki z koronawirusem. Bardzo mocno zaangażowali się mieszkańcy i firmy z terenu gminy Pawłowice, jeżeli chodzi o pomoc osobom, które potrzebują, ale nawet te, które chcą się zabezpieczyć. Szyją maseczki od harcerzy, koła gospodyń. Wkrótce na terenie gminy Pawłowice zacznie funkcjonować podstawowy zespół ratownictwa medycznego. Karetka i zespół ratowniczy będą stacjonować w punkcie 24 godziny na dobę. Okres kwarantanny spowodowany wystąpieniem epidemii koronawirusa wykorzystywany jest w gminie Pawłowice na liczne prace w terenie czy remonty. Nie ustają prace zakładu komunalnego, nie ustają prace wykonywane przez firmy na szkołach, szczególnie w przedszkolach, gdzie właśnie w tej chwili są dostępne one, że niekoniecznie trzeba przez wakacje lipiec, sierpień tam te remonty, przebudowy, rozbudowy. One są w trakcie w tej chwili wykonywane. Także te prace w terenie są prowadzone na bieżąco. Przedszkole w Warszowicach obecnie ma dwie dodatkowe sale. Powstały również nowe pomieszczenia dla pedagoga i logopedy. Przebudowana i wyposażona w urządzenia, m.in. piec konwekcyjny, pochłaniacz, windę towarową, została kuchnia oraz pomieszczenia jej towarzyszące. Wybudowana została klatka schodowa, z której jest wejście do osobnych szatni na parterze i piętrze. Po zamontowaniu windy i przebudowie toalet obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowywane jest również przedszkole publiczne numer 1 w Pawłowicach. Łączny koszt tych inwestycji to około 5 milionów złotych. Gmina zyska również nowe oświetlenie. Realizowane jest zadanie modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach którego wzdłuż ulic oraz przy parkingach, placach, szkołach i przedszkolach na terenie gminy zamontowanych będzie 1020 nowych energooszczędnych lamp. Prace będą miały swój finał do końca roku. W ramach zadania w 2020 roku zniknie z ulic niemal połowa przestarzałego oświetlenia typu sodowego. Zastąpią je nowoczesne lampy LED, które zużywają o wiele mniej prądu. Na około 3000 lamp, które mamy w gminie, 1000 już zostało wcześniej wymienionych na LEDowe. Te następne 1000, teraz 20 jest w skali całej gminy wymienione. Pozostaje jeszcze nam około 1000 do wymiany lamp, głównie w pozostałych sołectwach, bo w tej chwili głównie skoncentrowane te wymiany są na Pawłowicach i tutaj Pawłowicach osiedlu. Gmina na realizację projektu modernizacji oświetlenia ulicznego pozyskała fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Realizacja projektu będzie kosztować około 2 700 000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie około 2 milionów. Dzięki modernizacji niemal połowa oświetlenia na terenie gminy będzie nowoczesna i energooszczędna.